Witajcie na kanale Piesologii. Ja mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś podpowiem Wam, jak wybrać zdrowe gryzaki dla Waszych psów. Psy mają naturalną potrzebę gryzienia, lizania czy rozszarpywania różnych rzeczy. Podając im gryzaki, uczymy je zaspokajać tą naturalną potrzebę właśnie na gryzakach, a nie na naszych meblach, ubraniach czy butach. Warto wiedzieć, że gryzienie różnych przedmiotów pomaga psom uspokoić się, rozładować stres i poczuć się po prostu lepiej. To dlatego, gdy psy zostają same, bardzo często szukają przedmiotów nasączonych zapachem swojego opiekuna. Czyli zwykle są to właśnie buty, ubrania, ale też poduszki czy kanapy, na których często siedzimy. I psy, rozszarpując te przedmioty, czują się po prostu lepiej. W ich organizmie pojawiają się hormony szczęścia, które pozwalają im się uspokoić i poczuć lepiej w stresującej sytuacji. Dlatego też niszczenie przedmiotów przez psy, kiedy zostają same, nie wynika z ich złośliwości czy jakichś złych intencji, tylko właśnie jest to psi sposób na poradzenie sobie w trudnej, stresującej sytuacji. Gryzaki pomagają też w utrzymaniu higieny psich dziąseł i zębów. Gryząc twarde przedmioty, psy w taki mechaniczny sposób usuwają sobie płytkę nazębną, z której z czasem może powstać niebezpieczny kamień nazębny. Jeżeli zaniedbamy higieny psich zębów, no to możemy niestety doprowadzić do wielu problemów zdrowotnych, a nawet do śmierci naszego psa. Film o tym, jak prawidłowo dbać o higienę psich zębów, nagrałam już wcześniej i link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Niestety nie wszystkie gryzaki dostępne na naszym rynku są bezpieczne i zdrowe dla naszych psów. Część gryzaków może być wręcz toksyczna dla psów. Myślę tutaj przede wszystkim o gryzakach wykonanych z prasowanej skóry. Możecie je spotkać w formie różnego rodzaju kostek, precli, bucików, czy na przykład takich patyczków owiniętych mięsem. Sposób powstania tych gryzaków pozostawia wiele do życzenia i chciałabym Wam tutaj pokrótce opisać cały proces ich tworzenia, po to, żebyście lepiej wiedzieli, co podajecie swoim psom. Gryzaki wykonane z prasowanej skóry powstają jako produkt uboczny w garbarniach. Zanim skóra trafi z rzeźni do garbarni, poddawana jest kąpieli chemicznej, która ma zabezpieczyć ją przed zepsuciem podczas transportu. W garbarni skóry moczone są w ługu lub w siarczku sodu, by usunąć z nich resztki sierści. Następnie czeka je kolejna kąpiel chemiczna w celu oddzielenia zewnętrznej warstwy skóry od wewnętrznej. Zewnętrzna warstwa skóry zostanie wykorzystana do produkcji butów, torebek czy odzieży, natomiast wewnętrzna warstwa skóry jest wykorzystywana m.in. właśnie do produkcji gryzaków dla psów. Kolejnym etapem jest wybielanie skóry przy użyciu roztworu nadtlenku wodoru i innych silnych wybielaczy. Dalej skóra spryskiwana jest różnego rodzaju barwnikami i sztucznymi aromatami po to, by wyglądała bardziej smakowicie dla opiekuna psa oraz by pies w ogóle chciał wziąć taki gryzak do pyska. Sztuczne barwniki czy aromaty mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie psów, zwłaszcza jeżeli zawierają substancje toksyczne czy rakotwórcze. Na końcu skóra jest formowana i klejona w kształt kości, precelka czy na przykład bucika. W gryzakach z prasowanej skóry wykryto m.in. ołów, arsen, rtęć, sole chromu, formaldehyd i inne toksyczne chemikalia. Podając psu tego typu gryzaki, zwykle nie od razu zaobserwujecie jakieś negatywne skutki. Natomiast podając je przez dłuższy czas, musicie mieć tą świadomość, że systematycznie podtruwacie wasze psy. Dodatkowo gryzaki wykonane z prasowanej skóry pod wpływem psiej śliny, gryzienia, glamdziania zmieniają swoją konsystencję z twardej na taką właśnie bardziej kleistą, glamdziatą i mogą się przyklejać do podniebienia psa, ale także do jego przełyku czy żołądka. Może to doprowadzić do zadławienia się psa, a w skrajnych wypadkach do niedrożności układu pokarmowego. Możecie się zastanawiać, że skoro gryzaki wykonane z prasowanej skóry są dla naszych psów tak bardzo niebezpieczne, to dlaczego w ogóle znajdują się na naszym rynku? Odpowiedź jest taka, że większość tych gryzaków pochodzi z państw takich jak Chiny czy Indie, w których nikt specjalnie nie przejmuje się jakością produkowanych gryzaków, czy też
genetyką ich powstawania. Według Humane Society International w gryzakach z prasowanej skóry, oprócz skór bydlęcych, znaleziono też skóry brutalnie zabitych psów w Tajlandii. Tak więc nie tylko skład oraz sposób produkcji tych gryzaków pozostawia wiele do życzenia, ale też etyka ich powstawania i źródło surowców, z których te gryzaki są robione. Jeżeli nie chcecie kupować tego typu gryzaków dla waszych psów, to przed zakupem koniecznie sprawdzajcie kraj pochodzenia danego gryzaka i unikajcie tych produkowanych w Chinach czy w Indiach. Jeżeli w sklepach zoologicznych widzicie gryzaki, które są sprzedawane luzem, nie ma żadnej informacji na temat kraju, z którego te gryzaki pochodzą, no to lepiej po prostu ich nie kupować. Tak samo w sklepach internetowych, jeżeli nie możecie znaleźć informacji na temat producenta danego gryzaka, to po prostu dla bezpieczeństwa lepiej takiego gryzaka nie kupować. Warto też sprawdzić, czy na opakowaniu mamy podane dane producenta danego gryzaka, czy tylko dane dystrybutora. Dystrybutor a producent to nie to samo. Może się wydarzyć, że gryzak został wyprodukowany na przykład w Chinach albo w Indiach, a jest dystrybuowany przez firmę polską czy jakąś firmę, która jest zarejestrowana w Unii Europejskiej. Warto też wiedzieć, że producent gryzaków nie ma obowiązku wyszczególniania na opakowaniu wszystkich produktów, które wchodzą w skład jego gryzaka. Może więc się zdarzyć, że producent na przykład z Polski sprowadza już takie gotowe kostki ze sprasowanej skóry, na przykład właśnie z Chin albo z Indii, i tutaj w Polsce tylko owija je takim suszonym mięskiem i już to wystarczy, żeby napisać na opakowaniu, że ostateczny gryzak powstał w Polsce. Skoro już wiecie, jakie gryzaki są niebezpieczne dla waszych psów, jakich lepiej im nie podawać, może pojawić się pytanie, jakie gryzaki w takim razie można spokojnie podawać naszym psom, jakie będą bezpieczne i zdrowe. I tutaj odpowiedź na to pytanie brzmi: najlepiej podawać gryzaki naturalne, takie, które będą swoim składem, wielkością oraz twardością dopasowane do możliwości i do potrzeb naszych psów. Do naturalnych gryzaków należą różnego rodzaju suszone uszy, świńskie ryjki, żwacze wołowe, kurze łapy itd. Trzeba uważać tylko, wybierając tego typu suszone, naturalne gryzaki dla psów, żeby były rzeczywiście naturalne, a nie sztucznie wybielane przez producenta. Te białe gryzaki mogą wydawać nam się takie czystsze, ładniejsze, bardziej estetyczne, natomiast trzeba mieć świadomość, że do ich powstawania były wykorzystywane różnego rodzaju chemikalia, wybielacze, które mogą być szkodliwe dla naszych psów. Niektórzy producenci najpierw wybielają właśnie takie uszy czy kurze łapki, a później dodatkowo malują je różnymi sztucznymi barwnikami po to, żeby wyglądały one dla nas bardziej atrakcyjnie, żeby wyglądały na przykład jak produkty wędzone, a tak naprawdę wcale wędzone nie są. Wybierając suszone gryzaki, szukajcie więc takich, które wyglądają jak najbardziej naturalnie. Innym zdrowym i naturalnym gryzakiem dla psa mogą być kości. Wokół podawania psu kości narosło wiele różnych mitów, kontrowersji, wynikających głównie z niewiedzy i z tego, że nie umiemy dobrać odpowiednio kości do możliwości naszego psa i może to powodować wiele niepotrzebnych problemów. Przede wszystkim nie podajemy psom kości długich, dużych zwierząt. Są one zbyt twarde dla psich zębów i mogą po prostu powodować to, że psy sobie zęby połamią. Po drugie, kości podawane psu powinny być surowe. Kości podawane jakiejkolwiek obróbce termicznej mogą się łamać na takie ostre drzazgi, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia naszego psa. Po trzecie, kości, które podajemy psu, to nie mogą być takie surowe gnaty, tylko muszą być to tak zwane mięsne kości, czyli kości, które są obleczone mięsem, tłuszczem, jakąś skórką. Daje to po prostu taki poślizg, ułatwia psu połknięcie tych skruszonych kości i dodatkowo nie zatyka przewodu pokarmowego psa. Bardzo ważne jest też dobranie odpowiedniej wielkości kości dla naszego psa. Jeżeli podamy mu kość zbyt małą,
to istnieje ryzyko, że pies po prostu połknie ją w całości bez gryzienia. Natomiast jeżeli podamy psu za dużą kość i pozwolimy, żeby zjadł jej za dużo, no to możemy doprowadzić do zatwardzenia, a w skrajnym przypadku nawet do całkowitego zaczopowania jelita psa. Trzeba pamiętać, że kości, podobnie jak inne gryzaki, powinny stanowić jedynie dodatek do psiej diety i nie mogą stanowić więcej niż 10% dziennej dawki pokarmowej psa. Ostatnio bardzo modnym gryzakiem jest też poroże jelenia. Jest to gryzak bardzo twardy, podobnie jak kości. Może być fajnym gryzakiem dla psa, który lubi sobie tak pomemłać, podsmoktać trochę tego gryzaka. Natomiast jeżeli macie takiego psa, który za wszelką cenę musi rozgryźć gryzak, no to poroże czy kości mogą być niebezpieczne. Pies może po prostu połamać sobie na nich zęby. Fajnymi gryzakami są też te wykonane z korzenia rośliny o nazwie wrzosiec drzewiasty albo z drewna oliwnego czy też kawowego. Tego typu gryzaki nie rozpadają się na ostre drzazgi, tylko na takie drobne kawałki albo miękkie włókna, które pies bez problemu może wydalić. Gryzaki z korzenia czy z drewna są o tyle fajne, że nie są kaloryczne, w związku z tym jeżeli mamy psa z nadwagą, to możemy spokojnie tego typu gryzaki mu podawać. Oczywiście przed podaniem psu gryzaka z drewna czy z korzenia musimy dobrać jego wielkość oraz twardość do możliwości naszego psa. Mamy też gryzaki wykonane z mleka jaka himalajskiego. Powstaje z niego taki specjalny ser, który następnie jest bardzo długo suszony. I w efekcie otrzymujemy dosyć twarde, naturalne gryzaki dla psiaka. Są one bardzo fajną alternatywą dla kości, poroży czy innych suszonych gryzaków i naprawdę zajmują psy na wiele godzin. Są jednak dość twarde, więc trzeba tutaj uważać, ponieważ na pewno nie nadadzą się dla każdego psa. Trzeba też uważać, żeby pies nie połknął zbyt dużych kawałków takiego gryzaka. Świetnym gryzakiem dla psa mogą być też świeże warzywa, takie na przykład jak marchewka czy kalarepa. Świeże warzywa nie są tak twarde jak kości, poroże czy inne gryzaki dla psów, więc nasze psiaki nie połamią sobie na pewno na nich zębów. Dodatkowo marchewka czy kalarepa nie są tak kaloryczne jak gryzaki pochodzenia zwierzęcego, nie utuczymy więc nimi naszych psów. Świeże warzywa są też łatwo dostępne i są dużo tańsze niż większość gryzaków, które znajdziemy w sklepach zoologicznych. Wybierając zdrowy gryzak dla swojego psa, pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić nie tylko jego skład, ale też kraj, z którego dany gryzak pochodzi. Dobierzcie też wielkość i twardość danego gryzaka do możliwości waszego psa. Uwzględnijcie też kaloryczność podawanych gryzaków w diecie waszego psiaka i upewnijcie się, że gryzaki nie stanowią więcej niż 10% dziennej dawki pokarmowej. Pamiętajcie też, aby nie zostawiać psa z gryzakiem sam na sam bez waszego nadzoru. Koniecznie kontrolujcie to, w jaki sposób pies gryzie swój gryzak, czy nie połyka zbyt dużych kawałków, czy gryzak nie rozpada się na jakieś ostre elementy, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia waszego psa. Jeżeli pies zadławi się gryzakiem, jeżeli połknie zbyt duży element, no to bądźcie na miejscu, żebyście mogli jak najszybciej zareagować. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie wiedzieli, jak odpowiednio dobrać gryzaki dla waszych psów, nie tylko żeby były zdrowe, ale żeby były też dla nich bezpieczne. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to oczywiście zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. Zaglądajcie też na blog Piesologii i do zobaczenia!